Witamy Państwa. Stoją już, czekają przed bazą numer 6. Odzyskuje dzisiaj wolność dwie osoby. Ja teraz przeczytam. Pierwsza nie ma, nie podała hasła, ale podam numer nagrania, to będzie wiedziała. Za chwilę wejdą i ustawiają się każda grupa w swoim kącie. Andreas już tam rozprzestrzenia, zabezpiecza czerwoną energią całą bazę. Ja już podaję szybciutko. Pierwsza będzie, dostanie wolność. To jest Danuta. I następna dostanie wolność Elżbieta Janina Bernadeta, hasło Bursztyn. Imiona podaję głośno i kontynent, a resztę dane bez już się podczepia do mnie przez moje oczy. Przekazuje jemu i on tam, wszystko tam, oni już czynią na bazie. Już są, już jest Simone, Vezius, Michael jest w jednym kącie trójkąta, w drugim jest Oirys i Rafael, do góry jest Samuel i Perys. Andreas trzyma zabezpieczenie w energii. Już. Pierwsze imię jest nadawane tam, Danuta. Rodzinne nazwisko i teraźniejsze. Tak. Jaszon. Data urodzenia. Ja. Kontynent Europa. Land. Kraj. Region. I miejscowość urodzenia. Już. Już się numer niewolniczy ukazał. Perys i Samuel zlikwidowali. Stoi fraj, wolna. Gratulujemy, cieszymy się. Energia się osłabiła od Andreas. Znowu robi się tak mocna czerwień, już zabezpieczają. Następna. Imiona. Elżbieta Janina Bernadeta. Nazwisko rodowe. I teraźniejsze nazwisko? Ok. Data urodzenia? Tak, ja. Kraj Europa? Land. Kontynent Europa. Kraj? Ja. Region? I miejsce urodzenia. Okej. Już numer niewolniczy się ukazał. Jest zlikwidowany. Fraj, wolna się ukazało. Cieszymy się, szybko opuszczają. Już są poza bazą. Dobrze, już Andreas też odleciał na swój poziom. Teraz się żegna Samuel i Perys, idą na swoje bazy. Cały czas tam się dzieje, cały czas pracują, non-stop, nie się zależy tylko na tym. My tylko idziemy na wasze życzenie tam, żebyście słyszeli, co się robi. A wy możecie prosić przewodników duchowych i nie was prowadzą i będziecie. A jak chcecie wiedzieć, to my jesteśmy pośrednikami. Dobrze? Już się pożegnali, już Simone z resztą grupą na bazie numer 1 i teraz jest przeglądana, czy coś nie załapała, bo to się staje. Ciemni atakują. Jest nic nienaruszone w całości, bardzo się cieszymy i gratulujemy tej osobie wolności, tak, każdej jednej, która odzyskuje wolność, tak. Odczucie być wolnym, to jest coś potężnego, ta świadomość być wolnym. Już Simone się pożegnała tam z bazy, poszła, bo oni dalej pracują i wraca na swoje miejsce, gdzie jest zawsze odbierana. Kochani, jeszcze raz, radość potężna jest, to jest tak odczuwalna, potężna energia. Gratulujemy, namaste.